moi drodzy, witam Was bardzo serdecznie. Dzisiaj zapraszam Was na pierwszy odcinek, który jednocześnie otwiera zapowiadany przeze mnie nowy cykl, nową serię. I słuchajcie, jeszcze nie zaczęłam, a ja już mam i nazwę tej serii, czyli Planszowy Uniwersytet, którą wymyślił mój patron, a drugi patron jeszcze stworzył logo, gdzieś tu pewnie Wam pokażę i się wyświetli. Oba mi się podobają, bardzo chłopaki Wam dziękuję, a zatem pozostaje mi nic, tylko nagrywać kolejne odcinki. Mam nadzieję, że one Wam się też spodobają i mam nadzieję, że też zachęcą Was do dyskusji, do rozmowy. Słuchajcie, sekcja komentarzy jest do Waszej dyspozycji. Czym ja będę tutaj się zajmować? Przede wszystkim tematami, które Was nurtują. I jednym z takich okazał się crowdfunding. Ale będzie też słowniczek pojęć, zajmę się mechanikami, jakie stosowane są w planszówkach, co jeszcze, no w sumie o tym zdecydują moi patroni. A zatem, jeżeli spodoba Wam się ta nowa formuła i zechcecie wspierać ten projekt, to serdecznie zapraszam Was do grona moich patronów, gdzie będziecie mieć wpływ na to, co między innymi tutaj będzie się pojawiało. Na pierwszy strzał leci GameFound i spróbuję Wam tutaj instruktażowo na dzisiejszym wykładzie pokazać, ale nie sama. Zaprosiłam też gości, którzy wesprą mnie i pokażemy wszyscy razem, jak właściwie działa GameFound, jak wspierać poprzez tę platformę, na co zwrócić uwagę, jak to wszystko funkcjonuje, co to znaczy Late Pledge, Pledge Manager, te trudne nazwy. Mam nadzieję, że uda mi się wspólnie z dzisiejszymi gośćmi wyczerpać temat i mam nadzieję, że Wam się to spodoba. Jeśli tak, to super fajnie, jak zostawicie kciuki w górę. A zatem semestr pierwszy Planszowego Uniwersytetu uważam za otwarty i zapraszam na wykład. No dobrze, na początku odpowiedzmy sobie na pytanie, co to właściwie jest crowdfunding, te zbiórki społecznościowe. Otóż jest to jeden ze sposobów wydawania gier planszowych przy współudziale i uczestnictwie społeczności, graczy, którzy danemu projektowi i twórcy, wydawcy zaufali, wierzą w niego i postanowili dołączyć do grona wspierających, przyczyniając się do rozwoju tego projektu, wpłacając swoje pieniążki, wierząc w to, że uda się tę grę wydać, ale też mając wpływ na to, jak ona finalnie będzie wyglądała i jednocześnie pamiętając, że tej gry jeszcze nie ma. To jest koncepcja, idea, pewien projekt, który dzięki właśnie wsparciu tej społecznej grupy ma zostać stworzony. Jeśli przekroczy się, osiągnie ten wymagany do wydania planszówki, w tym wypadku próg wsparcia, no to udaje się grę wydać, a zatem oznacza to, iż trzeba będzie na nią zaczekać, aż cały ten proces jej produkcji się zakończy i gra zostanie dostarczona wspierającym w takiej formie, jakiej większość z nich oczekiwała. A czy znacie historię crowdfundingu? No to teraz tak szybciutko Wam opowiem. Otóż pierwsze, można powiedzieć, zbiórki społecznościowe, takie wsparcie finansowe dla twórców, sięgają XVIII wieku, kiedy to popularnym było, iż kompozytorzy, aby wydać swój utwór muzyczny, zwracali się do elit, do grupy zamożnych melomanów z prośbą właśnie o wsparcie finansowe ich muzycznego projektu. I kiedy udawało im się zgromadzić wystarczającą liczbę takich osób, dziś nazywanych wspierającymi czy backerami, kompozytorzy podejmowali się ukończenia swojego muzycznego dzieła i raczyli nim grupę swoich wspierających. Wówczas takie wsparcie działało inaczej niż projekty crowdfundingowe dzisiaj, ale można uznać, że wspieranie szeroko pojętej sztuki w XVIII wieku to były takie pierwsze zbiórki społecznościowe. A teraz kolejna ciekawostka. Czy wiecie, co łączy Tolkiena z crowdfundingiem? Bo mają pewien wspólny mianownik. No to posłuchajcie, z przyjemnością Wam wyjaśnię. Otóż za kolebkę nowoczesnego crowdfundingu uznaje się Stany Zjednoczone, gdzie w 1997 roku amerykańscy fani brytyjskiej grupy rockowej Marillion zebrali za pośrednictwem kampanii w internecie 60 tysięcy dolarów na sfinansowanie trasy koncertowej tegoż zespołu po Stanach. No i teraz, czy wiecie lub chociaż się domyślacie, skąd wzięła się nazwa grupy Marillion? Pochodzi od tytułu powieści, jaką Tolkien stworzył po wydaniu Hobbita i Władcy Pierścieni, czyli Silmarillion. Ta księga to tak naprawdę ogrom mitologii i jeszcze więcej nazw, trudnych nazw i między innymi przez to ciężko się ją czyta. To jest tak naprawdę zbiór opowieści o pierwszej erze świata. No i zespół pozbył się tego Sil, aby nie kojarzyła się głupio, czyli Silly. No i został taki właśnie łącznik crowdfundingu z Tolkienem. Ale moi drodzy, wracając z podróży przez to Śródziemie do bliższych nam czasów, 15 lat temu, w 2009 roku, pojawiła się platforma Kickstarter,
czyli najbardziej znany portal crowdfundingowy na świecie. Swoją drogą materiał o Kickstarterze nagrałam parę lat temu, więc możecie znaleźć go na kanale i zostawiłam również linka do niego w opisie poniżej. Rzućcie sobie okiem. Jeśli natomiast chodzi o nasze polskie poletko crowdfundingowe, no to mamy portale takie jak Polak Potrafi, czy choćby zrzutka.pl lub też znacznie popularniejsza w naszej branży gier planszowych platforma Wspieram To, na której parę lat temu fundowało się z sukcesem wiele planszówek. Obecnie już sporadycznie jest ona wybierana przez twórców gier. Podsumowując zatem, to, że gramy w niektóre planszówki fundowane dzięki właśnie zbiórkom społecznościowym, ma, jak słyszycie, swoje powiązania nie tylko z Tolkienem i Śródziemiem, ale już mówiąc poważnie, ma swoje korzenie związane z graniem na instrumentach. Zacznijmy zatem od początku, czyli od założenia konta na platformie GameFound. Jeśli jeszcze nie macie konta, to korzystacie z zakładki Zarejestruj się. No i tutaj możecie zalogować się przy użyciu Waszych danych na koncie Google, bądź też skorzystać z danych z Facebooka, lub też zalogować się przy pomocy adresu e-mail. Kiedy już się zarejestrujecie, no to wystarczy się zalogować przy użyciu Waszego adresu e-mail. Po zalogowaniu od razu możecie przejść do ustawień Waszego profilu, no i na przykład nadać sobie jakiś swój pseudonim, czy też wrzucić awatara, bardziej wiecie, spersonalizować swój profil, napisać coś o sobie, czy nawet wkleić linki do Waszych social mediów, jeśli macie na to ochotę. Natomiast jeśli chodzi o dopisanie karty płatniczej do Waszego konta, to będziecie to robić przy pierwszym wsparciu i za chwilę Wam to pokażę. Na platformie GameFound znajdziecie w sumie 4 rodzaje oznaczeń kampanii. Są kampanie trwające, które nazywają się crowdfunding i tutaj z boku nazwy zawsze jest wskazana liczba dni, jaka została do zakończenia tej zbiórki. Cyfra przy serduszku to liczba śledzących tę kampanię, a wartość przy ludziku to liczba wspierających ten projekt. Kampanie, które nadchodzą, czyli te, które są zaplanowane i tutaj na dole zawsze wskazane jest za ile dni, godzin, a nawet minut i sekund rozpocznie się ten projekt. Przy serduszku natomiast wskazana jest liczba śledzących ten projekt osób. Mamy też pledge managery, a co dokładnie oznacza to pojęcie, wyjaśnię za chwilę. Oraz ten czwarty rodzaj, czyli late pledge. I o tych wszystkich rodzajach kampanii będę Wam za chwilę mówiła. Zacznijmy jednak od kampanii trwających i tutaj akurat mam taką jedną kampanię, więc na jej przykładzie pokażę Wam, jak dołączyć do tego projektu. Kiedy wchodzimy na stronę, to od razu dowiadujemy się, czy ta kampania już się ufundowała, tak jak tutaj w tym wypadku, nawet z dużą górką. Cel został osiągnięty w 3 minuty i 3 sekundy, a co to znaczy cel? Cel to znaczy zakładana pula pieniężna, czyli wartość wsparcia, jaka jest potrzebna wydawcy, aby ta gra została wydana. I to oznacza, że się ufundowała, a na wydawcy spoczywa obowiązek wydania tej gry i dostarczenia wspierającym. Poniżej w zakładce projekt zapoznamy się z całym opisem tej kampanii. Natomiast tu od razu pokażę Wam fajną funkcjonalność, szczególnie przydatną w wypadku tych dużych kampanii, żebyśmy, słuchajcie, no nie musieli scrollować do samego dołu, szukając różnych rzeczy. Tutaj po lewej stronie mamy taki rodzaj nawigatora, który bardzo ułatwia nam poruszanie się po tej stronie. A więc jeśli na przykład chcecie poszukać sobie księgi zasad, to wystarczy kliknąć i przenosimy się do tej części. Gdybyście chcieli zobaczyć recenzję, znów klikam i przechodzę do tego miejsca, gdzie mam wszystkie recenzje. Chcę sprawdzić, jakie dodatki mam do wyboru, klikam i przenoszę się w to miejsce. I tutaj pamiętajcie, że wszystkie ceny podane są wartości netto, czyli bez podatku VAT. A jak na przykład chcę poznać koszty wysyłki, to też wystarczy kliknąć, przenoszę się do tego miejsca. Natomiast warto zawsze przyjrzeć się dokładniej tym kosztom, bo w zależności skąd gra jest wysyłana, czasami mogą one nawet przekraczać wartość wsparcia. Dodatkowo te koszty podawane są w wartości netto, czyli bez podatku VAT, który dopiero w koszyku będzie doliczony. I jak pokazał choćby czas pandemii, koszty wysyłek, transportu też mogą się drastycznie zmieniać.
Natomiast wracając już do kampanii, to po prawej stronie mamy polecany, czyli taki przygotowany dla nas zestaw, który nazywa się tutaj nagrodą, chyba dość niefortunne określenie, bo nagroda kojarzy się z czymś, co dostajemy za darmo, a tutaj przecież płacimy, więc jest to nic innego jak zestawy gier w określonych cenach zwane progami wsparcia. Kiedy go sobie wybierzemy, otwiera nam się okno z listą wszystkich elementów, które wchodzą w skład tego zestawu. Natomiast jeśli chcecie zobaczyć ich więcej, to klikając w nawigatorze właśnie w nagrody, pojawi się ich cała lista, czyli są to takie pakiety, zestawy przygotowane przez wydawcę, spośród których wybieramy sobie te, które chcemy zamówić. Tu od razu wskazane są raty, na które w ramach systemu Stretch Pay możemy się zdecydować, ale więcej o nich nieco później w nagraniu. A zatem, kiedy już wybierzecie, jaki zestaw chcecie zamówić, to otwiera nam się okienko i tu jest też miejsce na wybór wersji językowej. Akurat w tej kampanii nie ma języka polskiego, a więc pozostanę przy angielskim. Potwierdzam więc, składam wsparcie, które przenosi mnie, o zobaczcie, do koszyka. I tutaj mam wyszczególnione wszystkie pozycje, jakie zamówiłam, które wchodzą w skład tego zestawu. To, co jest bardzo istotne, to, że cena w koszyku jest w wartości netto. Poniżej widzicie plusik, który wskazuje, ile podatku zostanie doliczone. Niżej należy wybrać kraj dostawy i oznaczyć to odpowiednio, natomiast kwestie wysyłkowe, adresy załatwiane są później na etapie pledge managera, o czym jeszcze będę mówić. Jeśli natomiast jesteście zarejestrowanym płatnikiem VAT, wpisujesz tutaj swój numer NIP i będziesz mógł odliczyć sobie podatek VAT pod warunkiem, że jesteś zweryfikowanym płatnikiem tego podatku w Unii Europejskiej. Zatem poniżej w podsumowaniu zamówienia mamy wartość naszego progu wsparcia, doliczony podatek VAT. Nie ma tu natomiast jeszcze kosztów wysyłki, bo wszelkie kwestie transportu wraz z podaniem adresu do wysyłki i właśnie naliczeniem kosztu uzupełnia się nieco później już w Pledge Managerze. I tutaj wybieram sobie jeszcze walutę transakcji. Krótko mówiąc, jeśli macie konto walutowe, to możecie wybrać sobie płatność w dolarach lub tutaj domyślnie wybrana jest płatność w polskich złotówkach i przeliczona jest ta wartość po kursie wskazanym poniżej przez GameFound. Idąc dalej, wybieracie również jakby metodę zapłaty, czyli czy chcecie zapłacić za wsparcie od razu w całości, czy też rozłożyć to na raty. Jeśli chodzi o raty, to twórca bądź wydawca zawsze decyduje, na ile rat chce płatność rozłożyć. W wypadku tej kampanii mam do wyboru 3 raty, każda po 288 zł i 40 groszy. Natomiast same raty spłacam do GameFound bezpośrednio, nie uczestniczy tutaj żaden bank, nie płaci się żadnych dodatkowych kosztów, odsetek, nie trzeba wykazywać zdolności kredytowej. Po prostu wartość naszego wsparcia rozbita jest na określoną liczbę równych rat bez żadnych dodatkowych kosztów. I na samym końcu, jeśli chodzi o płatność, trzeba wybrać sposób tej płatności. I tu akurat Wam pokażę z polskiej kampanii. Mamy do wyboru Google Pay lub też kartę kredytową. Ale można też zapłacić blikiem i to jest płatność natychmiastowa. Co to znaczy natychmiastowa? Że środki z naszego konta zostaną pobrane od razu, a nie po zakończeniu kampanii, jak dzieje się to w przypadku choćby płatności kartą. I taka sama sytuacja jest, jeśli chodzi o przelew 24 i to mamy, jak widzicie, oznaczone tym takim przyciskiem czy nalepką natychmiastowa płatność. A zatem jeśli wybierzecie sposób płatności za pomocą karty kredytowej, karty płatniczej, to przy pierwszym wsparciu pojawi się właśnie okno do wypełnienia. Tu wpisujemy te podstawowe dane, czyli numer karty, czyli data ważności tej karty i ten trzycyfrowy kod właśnie z karty. I te wszystkie dane po wpisaniu ich teraz zapiszą się od razu na Waszych ustawieniach w profilu, a więc nie trzeba będzie tego ponownie uzupełniać. Na początku wspomniałam Wam, że dzisiaj w odcinku będą goście. Zaprosiłam Bartka, który jest moim patronem i który jest jednocześnie praktykiem i częstym użytkownikiem GameFound. Pokażę Wam, jak działają raty, odsłaniając meandry swojego konta, a zatem profesor mini Radka.
Cześć wszystkim, z tej strony Bartek. Dzisiaj wcielę się w profesora pana Mini Radkę. Zostałem zaproszony do nagrania krótkiego wideo opisującego zasady funkcjonowania rad na platformie GameFound. To zaproszenie dostałem od nikogo innego, jak od naszej pani rektor, pani Joanny, za co bardzo dziękuję. Także nie przedłużając, pokażę wam teraz na przykładzie mojego starego wsparcia, jak i przyszłych wsparć, jak możecie swoje ulubione gry planszowe, które będą dostępne lub są dostępne na platformie GameFound, zakupić i rozbić tą płatność na bardzo wygodne raty. Także zapraszam do oglądania. Przypuśćmy, decydujemy się, że zakupimy sobie Stalkera Veteran Pledge za $215 i na dole już mamy informację, że możemy sobie to rozbić na wygodne raty już od $71.67 za miesiąc, więc klikamy sobie. Wybieramy sobie wersję, czy chcemy z sandropem, czyli z pokryciem dodatkową farbą, czy zwykłe figurki szare. Wybieramy sobie wersję językową. Tutaj macie rozwinięcie, co dane tutaj wasz plecz zawiera. Potwierdzamy sobie taką płatność. Klikamy na złóż wsparcie. Przenosimy się do okna, w którym mamy jeszcze raz podsumowanie całej naszej płatności. Kwotę, jaką tutaj mamy. Wypisujemy wszystkie swoje dane. Następnie decydujemy się, czy chcemy płatność w jednej fali, czyli czy chcemy dostawę w jednej fali, czy w dwóch falach. Co to dokładnie chodzi? Kampanie są skonstruowane w taki sposób, że nie wszystkie produkty z kampanii dostaniemy za jednym razem. Co to oznacza? Jest core box, czyli podstawka, plus stretch goale, dodatkowe cele, które są zawsze dostarczane troszeczkę później. Tak samo wersja angielska jest dostarczana jako pierwsza i później, około 3 lub 6 miesięcy później, dostarczane są wersje w języku, w innych językach: polski, hiszpański, niemiecki, w zależności jakie języki są w danej kampanii. Więc jeżeli decydujecie się wszystko na jedną dostawę, dostaniecie ją jakby w tej ostatniej fali. Klikamy sobie na kontynuuj. Przechodzimy znowu do podsumowania. W tym momencie do naszego pledża, do naszej całej kwoty zostały dodane podatki i cło, ponieważ takie mamy prawo i te dodatkowe rzeczy muszą być dodane. Skakuje nam oczywiście też kwota dostawy. No i mamy całą kwotę. I teraz tutaj walutę. Możemy sobie zmienić walutę, w jakiej chcemy płacić, jak i również właśnie temat naszego dzisiejszego krótkiego wykładu. Raty Stretch Pay. Wybieramy, czy chcemy zapłacić pełną kwotę, czy decydujemy się na rozbicie rat. I w tym momencie tutaj akurat w Stalkerze możemy sobie to rozbić na 3 równe raty. Wartość pierwszej raty to będzie 382,14 zł. Płatne każdego następnego dnia miesiąca. Dzisiaj mamy 17 styczeń, więc będziemy mieli wszystko płatne 17 styczeń, 17 luty i 17 marzec. Kiedy zapłacicie sobie całą tą kwotę, dostaniecie podsumowanie, że wasz pledge został, wasze wsparcie zostało całe opłacone. No i czekacie na dostawę gry. Na dole macie sposób płatności. Możecie sobie dodać swoją kartę kredytową, swoją kartę zwykłą płatniczą. Możecie skorzystać z Google Pay, z karty kredytowej, klikacie sobie następnie na zapłać, no i tak już macie gotową płatność dokonaną, rozbitą na raty. Ja wam pokażę mój pledge już jakby gotowy, który już mam w części spłacony. Jestem jakimś tam numerem wspierającym, wartość wsparcia widzicie tutaj w tym miejscu. Postęp rat, mam już zapłacone 2 z 7. Etap z zamówienia, że jestem zobowiązany zapłacić resztę tych rat do GameFound. I status płatności, tutaj mam jak są rozbite te raty. I teraz wam pokażę, jak to wygląda u mnie. Tutaj jest podsumowanie całego zamówienia. I mam rozbite raty na 7 równych rat, 266 zł. Wszystko płatne 14 dnia każdego miesiąca. I co jest bardzo fajne, u góry widzicie postęp swojej całej płatności. Pozostało mi jeszcze do zapłacenia 1330 zł. I w dowolnym momencie możecie, jeżeli macie przypływ gotówki, zdecydować się na spłatę całego zobowiązania. Wtedy klikacie w ten zielony przycisk, kieruje was do płatności. Możecie podpiąć sobie wtedy inną kartę lub zapłacić innym źródłem jakby płatności. Dokonujecie płatność, dostajecie potwierdzenie na maila, że macie wszystko zapłacone. I tak
Tak wygląda rozbicie na raty. Bardzo prosty sposób. Nie uczestniczy tu żaden bank. Wszystko jest jakby załatwiane przez GameFound. To u GameFound załatwiacie sobie raty. Jakby zobowiązujecie się u nich, że chcecie tą grę, więc oni wam idą na rękę i rozbijają to na raty. No i nie ma tu żadnych ukrytych kosztów. Jakby całe moje wsparcie, które jest tutaj w dolarach, jest rozbite po prostu na raty. Jeżeli chcecie, tak jak mówiłem wcześniej, zdecydować się, że przypuśćmy macie konto walutowe, euro, dolary, funty, frank szwajcarski, cokolwiek, możecie sobie zmienić wcześniej, kiedy już dokonywaliście tutaj, kiedy już wybieraliście sobie, jakiego tam pledża chcecie, możecie sobie zmienić walutę, w jakiej będziecie sobie płacić to wasze zobowiązanie, więc bardzo fajny sposób na rozłożenie na przyszłość swoich płatności. No nie ukrywajmy, wydanie 1300 zł tak od zaraz za grę planszową to są naprawdę kosmiczne pieniądze, a dzięki temu, dzięki GameFound i ich systemu ratalnego możecie sobie to wszystko rozbić wygodnie na raty, mieć do tego bardzo łatwy dostęp i od niedawna GameFound wprowadził również zabezpieczenie waszego konta, ponieważ tam są zapisane wasze adresy, wasz adres e-mail, wasze numery kart i tak dalej, więc w momencie, kiedy logujecie się do GameFound, za każdym razem, kiedy logujecie się, zostaniecie poproszeni o podanie kodu weryfikacyjnego, który zostanie wam przysłany na waszą skrzynkę pocztową. Więc macie dodatkowe zabezpieczenie i nie musicie się bać, że żadne wasze dane nie wyciekną do osób trzecich i nie zostaną użyte w nieprawidłowy sposób. Także to wszystko, jeżeli chodzi o płatność ratalną na GameFound. Mam nadzieję, że w jasny sposób wam to pokazałem. Naprawdę bardzo prosty sposób rozbicia gier, kwoty za gry na raty. Jeżeli macie jakieś pytania, możecie je zostawić w komentarzu. Także dziękuję bardzo i do zobaczenia. I od razu mam tu dla was taką małą ciekawostkę, czyli jak opróżnić koszyk. Otóż klikając w ten taki malutki czerwony x-ik tutaj ledwo widoczny, nasz koszyk opróżnimy i możemy zapełniać nową nagrodą. Skoro o usuwaniu mowa, to czy można anulować swoje wsparcie? W trakcie kampanii można zrobić to w dowolnym momencie, gdyż środki z twojego konta bankowego jeszcze nie zostały pobrane, za wyjątkiem natychmiastowych form płatności, kiedy pobierane są od razu. Natomiast po zakończeniu zbiórki warunki odstąpienia od wsparcia opisane są w treści kampanii. Ponadto po wybraniu sposobu płatności w waszym koszyku musicie zaakceptować regulamin oraz politykę zwrotów i anulowań, z którą wcześniej należy się zapoznać. To jest oznaczone tą małą gwiazdeczką. No i teraz zobaczcie, w moim przykładzie widzicie, że wydawca zobowiązuje się oddać całość kwoty wsparcia bez potrąceń, jeśli wspierający zrezygnuje w ciągu 14 dni od chwili zakończenia kampanii. Natomiast po upływie tego terminu, aż do chwili otwarcia pledge managera, anulowanie nadal jest możliwe, ale już tutaj uwaga, zwracane środki zostaną pomniejszone o koszty opłat dla platformy GameFound oraz o koszty dla operatorów finansowych za przetwarzanie płatności. I w wypadku tej przykładowej kampanii wydawca też wyraźnie zastrzega, iż po rozpoczęciu procesu pakowania produktu zwrot środków nie jest już możliwy. W GameFound funkcjonuje tak zwany system Stable Pledge. Na początku kampanii twórca, wydawca deklaruje ogólny koszt produktu oraz ogólny koszt wysyłki. I jeżeli którykolwiek z tych szacunków wzrośnie o więcej niż 10% wartości po zakończeniu tej kampanii, to w ramach tego systemu wspierający mogą poprosić o zwrot pieniędzy, które z kolei wydawca, twórca zobowiązuje się im zwrócić. Natomiast ważne, abyście zawsze zapoznali się z tą polityką zwrotów i anulowań, pamiętając, że każda kampania jest inna, każdy wydawca, twórca może określić inne warunki anulowania, odstąpienia od wsparcia, a zatem zawsze należy mieć to na uwadze i dokładnie przeczytać te regulaminy. No ale dobrze, wróćmy do rodzajów kampanii, więc mamy te trwające i już wiecie, w jaki sposób wsparcia dokonać. Ale mamy również takie projekty, no oczywiście nadchodzące, czyli te, które się jeszcze nie zaczęły, ale też late pledge, czyli w wolnym tłumaczeniu późne wsparcie. W tym wypadku kampanii dodatku do bestii, otwarte dla wszystkich i zaraz wyjaśnię, o co chodzi. Ale mamy też pledge manager, także w tym wypadku otwarty dla wszystkich. No tutaj na przykład możecie zobaczyć
pledge manager dla kampanii Dragon Eclipse. Jak wiecie, kampania się skończyła, a sama gra ufundowała się, jak widzicie, kwotą 4 miliony, niespełna 300 tysięcy dolarów. I do tego projektu można jeszcze dołączyć, podobnie zresztą jak do gry Wiedźmin, ścieżka przeznaczenia. Tutaj też mamy otwarty dla wszystkich pledge manager. Sama gra ufundowała się kwotą o wartości 6 322 tysiące również dolarów. I gdybyście tę kampanię przegapili, to jeszcze teraz w ramach pledge managera można do niej dołączyć. Ale pozwólcie, że zacznę najpierw od Late Pledge'a, bo to on jako pierwszy jest otwierany, jak kampania się skończy, a dopiero po nim otwiera się Pledge Manager. A zatem czym jest Late Pledge? To jest tak naprawdę możliwość dołączenia do wspierających, mimo iż kampania tego projektu została już zamknięta. Jak widzicie, to wsparcie dostępne jest dla każdego i co ważne, nie trzeba wcześniej uczestniczyć w kampanii tej gry, w ogóle nie musicie wspierać jej. To nie działa tak jak w przypadku Kickstartera, że wsparcie za $1 otwiera nam furtkę właśnie do Pledge Managera czy do Late Pledge'a później. Tutaj otwarcie Late Pledge'a daje możliwość wszystkim osobom tak naprawdę na zamówienie sobie gry wraz z dodatkową zawartością, jaka została odblokowana w trakcie trwającej kampanii, czyli z wszystkimi stretch goalami, z wszystkimi dodatkami, jakie wydawca przygotował. Niezależnie, czy wcześniej w trakcie kampanii uczestniczyliście, wspieraliście, czy nie. A zatem jak skorzystać? Wspieram ten projekt i klikając od razu przenoszę się do nagród, czyli do tych moich progów wsparcia. No i tutaj mogę wybrać sobie, czy jak w wypadku Bestii chcę grę podstawową, czy może interesuje mnie tylko ten najnowszy dodatek, czy może cały zestaw gier, czy może jeszcze jakaś wersja deluxe. A więc wybieram i od razu przenosi mnie do okienka, gdzie mam wyszczególnione wszystkie elementy, które wchodzą w skład tego zestawu. Potwierdzam więc i składam wsparcie i znowu jestem przeniesiona do swojego koszyka, gdzie ten produkt się znajduje. Mam wskazaną cenę i słuchajcie, dokładnie tak jak przed chwilą Wam pokazywałam, przy wsparciu, przy kampanii wybieram walutę, wybieram opcję płatności, decyduję się, czy wspieram całość, czy rozkładam na raty, wybieram sposób płatności, oznaczam to odpowiednio i mogę zapłacić. Co ważne, Late Pledge, tak samo zresztą jak Pledge Manager, który za chwilę Wam pokażę i omówię, pozwala nam zamówić daną planszówkę z tą całą dodatkową zawartością wynikającą z kampanii, mimo że sama kampania się skończyła. Innymi słowy, zamawiam, od razu płacę, natomiast na dostarczenie gry, tak samo jak wspierający podczas kampanii, będę musiała zaczekać. Do kiedy? W każdej kampanii podany jest termin dostarczenia i chyba wszyscy byśmy sobie życzyli, aby wydawcy zawsze się z niego wywiązywali. Z pewnością nasuwa Wam się pytanie, czym więc różni się wsparcie w ramach Late Pledge od wsparcia w trakcie kampanii? A zatem po pierwsze musicie wiedzieć, że otwarcie Late Pledge, jak również Pledge Managera, ale przede wszystkim zawartość, jaka tam trafi, czyli co dokładnie będzie dostępne do zamówienia, jakie zestawy, jakie gry, dodatki, stretch goale czy inne jakieś dodatkowe rzeczy będzie można zamówić, no i w jakich cenach będzie to wszystko dostępne, to są decyzje zależne wyłącznie od wydawcy. Najczęściej dla wspierających w trakcie kampanii przygotowane są tak zwane early birds, czyli specjalne nagrody, takie bonusy za wsparcie w ciągu pierwszego dnia lub pierwszych 2 dni zbiórki. W kampaniach możecie spotkać się również z ekskluzywnymi gadżetami czy jakąś dodatkową, unikatową zawartością, która później, po zakończeniu kampanii, nie będzie już dostępna nigdzie więcej. Ponadto w trakcie kampanii każdy wspierający ma wpływ na to, ile stretch goali, czyli tej dodatkowej zawartości, uda się ostatecznie odblokować. Innymi słowy, im więcej uda się zebrać łącznie pieniędzy, tym więcej ekstra kontentu można spodziewać się w pudle. Natomiast później, po zakończeniu zbiórki, gdy otwiera się Late Pledge, dołączający do wsparcia tej kampanii nie mają już możliwości odblokowywania kolejnych stretch goali i powiększania tej zbiórki o dodatkową zawartość. Pledge Manager z kolei wydawca otwiera, kiedy projekt jest już w takiej zaawansowanej fazie i kiedy wydawca czy twórca zna koszty wysyłek, bo to jest też moment, kiedy wspierający uzupełniają swoje aktualne dane adresowe i opłacają koszt transportu. I to pokażę Wam dokładniej już za chwilę.
No i teraz jak działa Pledge Manager? Mamy tu otwarty Pledge Manager dla wszystkich, więc na przykładzie gry Wiedźmin Ścieżka Przeznaczenia zobaczcie. Pledge Manager został przetłumaczony tutaj jako menadżer zobowiązań i poniżej widzicie, że każdy może złożyć zobowiązanie do tego projektu. Niezależnie czy wspieraliście wcześniej tę kampanię, czy też nie, teraz możecie kliknąć zobowiązanie po terminie, co oznacza po prostu zamówienie tej gry w wersji z kampanii, czyli z tą całą dodatkową zawartością. No i klikając znów przeniesiemy się do tej zakładki nagrody, choć tak naprawdę to są po prostu przygotowane zestawy, pakiety, nic innego jak progi naszego wsparcia, które zawierają grę podstawową, jakieś dodatki, stretch goale. Każdy nieco inaczej jest skonfigurowany, aby było z czego wybierać. Tutaj też istotna informacja, że te zestawy w Pledge Managerach mogą się różnić od tego, co wydawca proponował w trakcie kampanii. Mogą też pojawić się tutaj jakieś nowe rzeczy. I w tym kontekście, co ważne, Pledge Manager jest też narzędziem dla tych osób, które wsparły już wcześniej kampanię tej gry, dające możliwość modyfikacji ich zamówienia. Zatem wspierający mogą coś dodać, coś ująć. To trochę jest tak, jakbyśmy stali sobie w takim magazynie i na swoją półkę wsparcia dokładali jakieś nowe rzeczy, odkładali, to chcę, tego nie chcę, tu zamienię, tu jeszcze dołożę sobie jakąś matę czy zestaw figurek. Zatem to właśnie w ramach Pledge Managera możemy w pełni zarządzać tymi naszymi progami wsparcia, zmieniać je w dowolny sposób. No i za każdym razem, kiedy zdecydujemy się na któryś z pakietów, to znów wybieramy sobie wersję językową. Akurat w przypadku Wiedźmina wersji językowych było dużo. Jest i polska, więc mogę wybrać polską. I już później jest ta sama procedura, czyli zatwierdzam, składam wsparcie i przenoszę się do koszyka, gdzie wyszczególnione mam wszystkie elementy wchodzące w skład tego wybranego przeze mnie zestawu. I właśnie tutaj poniżej mamy adres dostawy, więc to jest miejsce, gdzie wpisujemy te dane. Pod spodem adres rozliczeniowy i na samym dole sposób dostawy, czyli koszt transportu. Ja akurat wybrałam taką nagrodę, która transport miała gratis, stąd też 0 dolarów kosztu. Natomiast w innych wypadkach to tutaj właśnie zobaczycie koszt wysyłki podany w kwocie netto. A zatem jeszcze raz przypominam, Late Pledge i Pledge Manager to sytuacja, w której kampania została już zamknięta, a ja dzięki temu mam dostęp do tej całej zawartości, do stretch goali, do wszystkich dodatków, nagród, które mogę zamówić, płacę za nie od razu i czekam za dostawą, tak jak wszyscy wspierający. I jeszcze na koniec dosłownie dwa słowa na temat kampanii nadchodzących, bo i właśnie takie możecie na GameFound śledzić. Tutaj jest cała lista takich właśnie nadchodzących projektów i kiedy one nadejdą, wskazane jest na dole, mamy wskazane za ile dni, godzin, a nawet minut czy sekund rozpocznie się dana kampania. O tutaj na przykład mamy Train Rush, to jest planszówka, o której Kacper opowiadał Wam nieco więcej niedawno, możecie zobaczyć sobie na kanale, a więc za 42 dni ten pociąg wyruszy, wystartuje kampania i możecie kliknąć sobie tutaj to serduszko i zaobserwować, aby nie przeoczyć chwili startu. A zatem jeśli takiego projektu nie chcecie stracić z oczu, jeśli nie chcecie, aby ten pociąg Wam uciekł, nie chcecie przegapić startu kampanii, to myślę, że warto to serduszko kliknąć i po prostu śledzić, otrzymywać powiadomienia i być na bieżąco. Skoro dzisiejszy temat dotyczy platformy GameFound, to mój dzisiejszy gość to Maciej Kuc, czyli CEO GameFound i myślę sobie, że nie ma lepszej osoby do porozmawiania właśnie o tej platformie niż Ty, Maćku. Cześć. Cześć, dziękuję bardzo za zaproszenie. To może zacznijmy od początku i tak króciutko, w kilku zdaniach przedstaw nam rys historyczny GameFound. Okej. GameFound powstał w 2016 roku, także mnie jeszcze wtedy w firmie nie było. Dołączyłem dopiero później, już tak trochę na, nazwijmy to, gotowe. Bo w 2016 roku powstał, jak każdy biznes tego typu, z potrzeby. To znaczy Awaken Realms, znana myślę jak najbardziej tutaj widzom firma, miała po prostu wielki sukces, osiągnęła na Kickstarterze z kampanią i dowiedziała się, że musi mieć Pledge Managera, żeby tę kampanię faktycznie dowieść, obsłużyć. No jako, że na rynku nie było odpowiedniego narzędzia, no to stwierdzili, że zrobią swoje. No i tak powstał GameFound, który stał się właśnie pierwszym darmowym Pledge Managerem dla gier planszowych.
i przez parę lat jako taki funkcjonował, po to, żeby w 2020 roku pod koniec stać się też serwisem crowdfundingowym, no już konkurującym z Kickstarterem. Okej, skoro użyłeś tej trudnej dla bardzo wielu nazwy Pledge Manager, to może warto zatrzymać się tutaj na chwilę. Powiedz proszę, co to właściwie jest Pledge Manager? Przede wszystkim przepraszam za używanie jakby makaronizmu Pledge Manager, a nie na przykład menedżera zobowiązań, czy jakkolwiek to sami nawet tłumaczymy na naszej platformie w tym momencie, ale Pledge Manager jest takim mocno utartą nazwą. To jest jakby faza projektu crowdfundingowego, która służy do tego, żeby faktycznie już być coraz bliżej wysyłki nagrody. Dlaczego ona w ogóle powstała? Dlatego, że crowdfunding tym się różni między innymi właśnie od sklepów, że zanim jakby od momentu wsparcia kampanii do momentu otrzymania produktu czasami mijają lata. I to jest naturalne, no bo twórca przychodzi do crowdfundingu z jakimś pomysłem, chce zbierać na to pieniądze, no ale ten pomysł jeszcze po zakończonej sukcesem kampanii potrafi się modyfikować. Jeszcze trwa praca nad optymalizacją gry, nad grafikami itd. i tym podobne. I ta praca potrafi trwać właśnie no, rok, dwa. I w tym samym czasie jakby zmieniają się i ceny wysyłki, zmieniają się adresy ludzi, którzy wsparli, więc te adresy i pieniądze za przesyłkę są pobierane właśnie na etapie Pledge Managera, czyli zwykle to jest kilka miesięcy po kampanii udanej, zakończonej sukcesem, kiedy to wspierający mogą przyjść, mogą uzupełnić swoje dane shippingowe, ale też mogą na przykład zmodyfikować swojego tak zwanego pledge'a, czyli swoje wsparcie. Jeśli na przykład stwierdzają, że chcą mieć wersję bardziej deluxe, a wzięli zwykłą, to też na etapie pledge managera można takiej czynności, takiej zmiany dokonać. Ja bardzo lubię posługiwać się przykładami, bo myślę, że one fajnie obrazują omawiany temat. Wspomniałeś o Awaken Realms, więc fajnym przykładem będzie tutaj otwarty Pledge Manager jednej z gier właśnie od tego wydawcy, czyli Dragon Eclipse. I można w ramach tego Pledge Managera dołączyć do nowego wsparcia, ale też dla tych osób, które wspierały ten projekt w czasie trwania kampanii, to jest możliwość także zmodyfikowania ich zamówienia, prawda? Jakby cały Pledge Manager też może trwać parę miesięcy i może mieć kilka faz. W przypadku Dragon Eclipse dokładnie jest tak, jak mówisz, czyli można modyfikować, można dodawać coś, można też ewentualnie spróbować odjąć, jeżeli ktoś by chciał, także jak najbardziej. Przy czym twórca sam decyduje, czym się będzie różnił Pledge Manager od kampanii, jakie będzie miał ograniczenia. I to jest tak, że niektórzy twórcy, bardzo rzadko się zdarza, żeby twórca zamykał Pledge Manager tylko dla wspierających. Zwykle jest tak, że jeżeli ktoś się spóźnił, nie wsparł kampanii w trakcie trwania crowdfundingu, to dalej może dołączyć na etapie Pledge Managera i wziąć jakby te same rzeczy, które były w kampanii. Tu różnice mogą być różne, w sensie twórca może na przykład dać trochę wyższe ceny na Pledge Managerze, nie musi to, ale no to są te, jakby tak czy inaczej, nazywamy to late pledge'em, czyli takim właśnie spóźnionym wsparciem, że dalej można dołączyć do projektu, pomimo tego, że już się jakby ta najfajniejsza, najbardziej ekscytująca część crowdfundingowa zakończyła. Dobrze, Maćku, porozmawiajmy teraz o pieniądzach. Mam tu oczywiście na myśli metody płatności na GameFound. Powiedz mi proszę, kiedy realnie następuje ten moment, kiedy po wsparciu projektu pieniądze pobrane są z mojego konta? Więc na etapie crowdfundingu to jest, bo tak, na GameFoundzie w ogóle mamy dużo metod płatności w tym momencie. Tak jak na Kickstarterze są tak naprawdę tylko karty płatnicze, to na GameFoundzie mamy zarówno karty płatnicze, jak i PayPala, czy choćby w Polsce Blika, super popularnego. I ze względów na technicznych, tak jak funkcjonuje Blik w przeciwieństwie do kart płatniczych, nie ma możliwości, by pobierać pieniądze później. To znaczy, jeżeli coś wspierasz w crowdfundingu Blikiem, musisz zapłacić od razu te pieniądze. To dalej nie ogranicza twoich praw jako wspierającego tego, żeby się wycofać, ponieważ możesz się w każdej chwili wycofać ze wsparcia i pieniądze są ci zwracane dokładnie w ten sam sposób właśnie na konto, które jest do Blika przypisane. I to jest w crowdfundingu.
w Pledge Managerze zawsze, czy w Lake Pledge'u, zawsze pieniądze są pobierane od razu w tym momencie, w którym klikasz zapłać. Więc tutaj nie ma czegoś takiego jak właśnie przy kampanii, bo gdy w kampanii, wiadomo, wspieramy kartą płatniczą, no to pobierana jest dopiero, gdy się kampania z sukcesem ufunduje. Gdy wspieramy inną metodą płatnością, tak zwanymi natychmiastowymi metodami, pobierana jest natychmiast. Jeżeli kampania się ufunduje, no to wszystko super. Jeżeli się nie ufunduje, no to też pieniądze są automatycznie zwracane wszystkim backerom, którzy użyli tych instantów. Przy Pledge Managerach jest to, wszystkie metody płatności działają na zasadzie takiej właśnie natychmiastowej, czy to jest karta, czy to jest Blik, czy to jest PayPal. Wszystko jasne. To pozostając jeszcze w tej tematyce płatności, powiedz proszę o Waszej nowości, bowiem projekty wspierane poprzez GameFound można rozkładać sobie na raty. Jak najbardziej tak. Jak to działa? Bardzo duża rzecz, którą wprowadziliśmy w zeszłym roku i która działa, którą backerzy bardzo polubili. I to jest właśnie najprościej powiedzieć, to jest takie rzeczywiście płatność odroczona, rozłożona na raty, to znaczy niezależnie od tego, czy wspierasz w crowdfundingu, czy w Pledge Managerze, czy w Lake Pledge'u, tak czy inaczej, jeżeli twórca na to pozwala, bo to jest decyzja twórcy, na ile rat chce rozłożyć daną płatność i od jakiego pułapu wsparcia te raty mogą być dostępne. Dlatego tu jest na przykład taka mała rada, bo często twórcy robią tak, że załóżmy Corebox kosztuje, załóżmy, nie wiem, 80, ale jakaś wersja Deluxe kosztuje 120, więc dają możliwość jakby udania rat tylko dla tych backerów, dla tych wspierających, którzy biorą, mają wartość pledge'a wynosi powyżej 100. Tak że ten Corebox teoretycznie nie może być, jakby nie wchodzi w raty. Mhm. Tak, tu mały poradnik, mała rada, jeżeli ktoś by chciał właśnie, ktoś na coś takiego trafi, to jest jeden prosty trik, który można zrobić, to znaczy, jeżeli bierzesz Coreboxa za 80, a raty są od 100, możesz dodać w formie show your support. Każda kampania ma taki, no to jest takie w cudzysłowie, możemy dodać taki właśnie napiwek twórcy, czyli na przykład można dorzucić mu 20 dolarów właśnie takiego napiwku, żeby w sumie pledge wart był 100 dolarów i raty będą dostępne, a jednocześnie te 20 dolarów później na etapie pledge managera, gdy możemy modyfikować naszego pledge'a, możemy wykorzystać na cenę, na opłacenie przesyłki. Więc to jest też taki jakby prosta metoda, żeby... Nie, także właśnie, bo założenie jest takie, że Pledge Manager pozwala na modyfikację praktycznie wszystkiego. To znaczy, jeżeli chcesz, jeżeli nie wiem, w kampanii są trzy różne rodzaje gry, ty wzięłaś jeden, to możesz spokojnie sobie zmienić na inny, no i jakby wszyscy twórcy się z tym godzą i no i tak to działa, że takie zmiany są jak najbardziej możliwe i dopuszczalne. A czy w przypadku tego systemu ratalnego pojawia się jakaś zewnętrzna instytucja? Mam tutaj na myśli bank, czy może to wszystko działa jakby na waszej płaszczyźnie? Tylko u nas i to bierze się stąd, że to crowdfunding jest specyficzny pod tym względem, że zwykle jest tak, że jak ktoś bierze na raty, to dostajesz tę rzecz od razu, a raty spłacasz później. Tu akurat działa to w drugą stronę, czyli rzeczywiście dopóki nie spłacisz wszystkich rat, no to danego produktu nie dostaniesz. Więc jakby tutaj bezpieczeństwo ze strony twórcy jest całkowite, w sensie, że on po prostu nie wyśle ci produktu, jeżeli go nie spłacisz. No a plusem dla backera jest to, że no tam cały ten koszt związany z developmentem tej właśnie tej funkcji i tego, jak to działa, GameFound bierze na siebie. Także to nie jest tak, że wiadomo, że zdarzają się na te 0%, ale no jednak często nie są. No na GameFoundzie jakby ten cały program latalny jest darmowy zarówno dla twórcy, jak i dla backera. No ale to się właśnie wiąże z tym, że jakby ten backer i tak musi te pieniądze spłacić przed otrzymaniem produktu. Okej, a jak w takim razie gracz, który nie wspierał wcześniej danego projektu, danej kampanii, może śledzić ten moment, kiedy zostanie otwarty czy to Late Pledge, czy Pledge Manager? Mhm. Czyli właśnie followowanie, czyli jakby śledzisz kampanię i wtedy dostajesz trzy rodzaje wiadomości, z których z każdej, jeżeli chcesz, to się możesz wpisać, ale no najważniejsze to są właśnie update'y, czyli to, co twórca sam pisze, ale też milestone'y, czyli te
te właśnie duże zmiany w kampanii, czyli właśnie pojawia się late pledge, pojawia się pledge manager, to są osobne po prostu mailingi, które są wysyłane takie informujące o tym, że coś się dzieje. Muszę przyznać, że dużą zmianą i taką kolejną nowością i mocnym usprawnieniem, szczególnie z perspektywy właśnie wspierającego, było wprowadzenie wersji językowych. One się pojawiło wraz ze startem kampanii Wiedźmin Ścieżka Przeznaczenia, gdzie polscy wspierający widzieli stronę kampanii po polsku, w naszym rodzimym języku, ale już dla Francuzów była ona przetłumaczona po francusku, więc każdy mógł się czuć jak w domu. Powiedz mi proszę, jak z Waszej perspektywy, jak duża była to zmiana? To jeśli chodzi o jakby cały development po stronie platformy, to była zmiana kolosalna. To było naprawdę miesiące pracy ciężkiej, takiej bardzo dużo decyzji do podjęcia, bo ten system jest, tego na szczęście wspierający nie widzą, ale ten system jest kolosalnie skomplikowany. On jest naprawdę, to jest bardzo, bardzo zaawansowane narzędzie, więc wprowadzenie czegoś takiego jak 6 wersji językowych naraz, obsługa właśnie kampanii w tych językach, to było duże wyzwanie. Ale to się na pewno bardzo opłaciło. To znaczy było bardzo wielu twórców, którzy chcieli takie właśnie funkcje mieć. Czołowym było oczywiście Go Onboard, które słynie z tego, że ma community na całym świecie w różnych językach i dba bardzo o to community, czyli też stara się odpowiadać w ich języku, jakby dostosowywać dla poszczególnych krajów swoje treści, ale też tak globalnie to nie ma tu pewnie dużego zaskoczenia, jeśli powiem, że najbardziej zależało na wersjach językowych twórcom albo z Francji, albo takim, którzy mają właśnie dużo francuskich klientów, ponieważ Francuzi są znani z tego, że za angielskim nie przepadają, więc to jest zdecydowanie taki właśnie język numer jeden, jeśli chodzi o potrzebę takiego właśnie różnicowania. No i to, co zrobiliśmy, to zmieniliśmy dwie rzeczy, czyli pierwsza taka oczywista i w miarę prosta, czyli przetłumaczenie interfejsu platformy, tak żeby po prostu mamy tego pledge managera po angielsku, a po polsku zdaje się, że to jest menedżer zobowiązań. Nie podoba mi się sam ten termin, ale po prostu jak ktokolwiek z widzów będzie miał pomysł na mądre, dobre przetłumaczenie pledge managera, żeby ludzie zrozumieli nowi właśnie w branży, jak to przetłumaczyć i żeby było czytelne, zapraszam bardzo chętnie w komentarzach. Tak jest. Po tym linii. Tak, ale jeśli chodzi właśnie o inne rzeczy, to najważniejsze było to, że twórca dostał możliwość zrobienia swojej jakby kampanii całkowicie w różnych językach. Także to wrażenie dla wspierającego z Polski, gdy ktoś wchodził na stronę Wiedźmina, to już osoba miała interfejs po polsku, miała całą stronę po polsku, miała też polskie metody płatności, czyli choćby Blika i tak dalej. No i rzeczywiście GameCount po raz pierwszy mógł się stać taką faktycznie 100% polską platformą, taką jak jesteśmy, ponieważ cała firma, to też warto podkreślić, jest we Wrocławiu, powstała i jakby od początku, ale przez to, że działamy na jakby międzynarodowo i największym oczywiście najwięcej klientów mamy w Stanach, to głównym językiem platformy, tym wyjściowym, standardowym jest angielski. No ale dzięki właśnie tym zmianom wersji językowych można dostosować to wrażenie przebywania na właśnie ludzie, którzy wchodzili na kampanię Wiedźmina właśnie, albo czy to byli Hiszpanie, Włosi, Francuzi, Polacy, mogli czuć się po prostu trochę bardziej jak u siebie. Zostanę jeszcze przy tych wersjach językowych, bo ciekawi mnie, jak wygląda to od strony twórcy czy od strony wydawcy. Czy jeśli ktoś chce mieć kampanię właśnie z tymi różnymi wersjami językowymi, to czy to dla wydawcy oznacza jakoś więcej pracy, może to są jakieś dodatkowe koszty, czy może to z automatu jest tłumaczone? Generalnie jak te wersje językowe działają właśnie od strony czy z perspektywy twórcy-wydawcy? Znaczy w tym momencie działa to tak, że to twórca faktycznie, jeśli chodzi o treść kampanii, to cała jest po stronie twórcy, czyli to twórca musi stworzyć ewentualnie grafiki w różnych wersjach językowych, przetłumaczyć i tak dalej. Rozważamy tłumaczenie też takie za pomocą sztucznej inteligencji stron kampanii, bo to jest wykonalne dla nas i to nie jest to nie jest tak duża zmiana, jak było wprowadzenie tych wersji językowych, tylko nie wiem, czy to jest fair. To znaczy, powiem dlaczego. To znaczy, gracze bardzo często, zwłaszcza z Francji czy z Włoch, zwracają bardzo uwagę na te wersje językowe i
kluczowe jest to, czy sama gra jest dostępna w tych wersjach językowych. Bo jeżeli jest, no to super sens ma to, żeby strona kampanii również była w tej wersji językowej. Ale jeżeli twórca nie planuje gry na przykład w wersji polskiej i wersji językowej, to wydaje mi się tak intuicyjnie trochę, że jakby pokazywanie graczowi kampanii po polsku tej gry, która będzie tylko po angielsku, no nie jest do końca fair. W sensie, że ktoś może odnieść wrażenie, że ale zaraz czytałem kampanię po polsku, więc spodziewałem się, że gra będzie również po polsku, na tymczasem w pudełku, czy też na etapie już kupowania okazuje się, że takiego wyboru wersji językowej nie ma. Także to jest jakaś tam decyzja, którą musimy podjąć, bo jesteśmy też otwarci na to, żeby ułatwić twórcom tłumaczenie, bo to jest dosyć łatwe z naszej strony, no tylko żeby też to robili świadomie, żeby po prostu nie było tak, że o, mogę rzucić w 6 wersjach językowych. Panie, to zrobię, ale nigdy nie planuję tłumaczyć mojej gry. To jest takie, no nie wiem, co ty sądzisz na ten temat, czy to ma sens. Tak, zdecydowanie się z tobą zgadzam, że jakby to dopasowanie wersji językowych powinno iść w parze jakby z możliwością wsparcia gry właśnie w tym języku, no bo w innej sytuacji myślę, że wspierający mogliby poczuć się, może nie chcę powiedzieć oszukani, ale wprowadzeni w błąd, tak sądzę. Okej, skoro omówiliśmy już te wasze nowości, czy to w postaci systemu ratalnego, czy też właśnie tych wersji językowych, no to ciekawi mnie, co macie w planach, jakie funkcjonalności, jakie nowe rzeczy planujecie, czy możesz nam zdradzić, czego możemy się spodziewać? Zresztą mamy mnóstwo planów. To nie jest żadne zaskoczenie oczywiście, że no, to jakby plany mamy tak myślę, że spokojnie na pół roku do przodu. Zdajemy sobie sprawę też, bo bardzo słuchamy społeczności, wiemy dokładnie, czego od nas oczekują i nie chcę wymieniać słowa na A, czyli aplikację, jednak wymieniłem, kurczę. Ale no, bardzo byśmy chcieli ją zrobić, chociaż problematyczność tego jest naprawdę niewspółmierna z czymkolwiek, co robiliśmy do tej pory. No ale mamy dużo, dużo takich właśnie mniejszych, większych planów na zmiany, na zarówno ułatwienie, bo to też pamiętajmy, że GameFound jest zarówno dla wspierających, jak i dla twórców. My też chcemy, żeby twórcom było jak najwygodniej, no bo dzięki temu, że twórcom jest wygodniej, to oni mogą się bardziej skupić na tym, co robią najlepiej i co powinni robić, czyli właśnie, żeby robić świetną grę, a nie żeby się męczyć z tematami takimi właśnie formalnymi, prawnymi czasami, typu podatki i tak dalej. Także tym też się GameFound jakby w ich imieniu mocno angażuje, zajmuje. Ale znów tutaj mógłbym odbić i trochę podbić ten temat, co GameFound mógłby zrobić właśnie dla społeczności, też pytając jakby twoich widzów. Bardzo by mi zależało na tym, żebyśmy się dowiedzieli właśnie, co jest dla nich najważniejsze, na czym by im najbardziej zależało, co im się podoba, oczywiście też byłoby super wiedzieć, w co warto zainwestować właśnie więcej właśnie czasu. Ewentualnie, czy są jakieś rzeczy, które szczególnie bolą, są nieprzyjemne i fajnie byłoby je modyfikować. No bo my mamy tak co tydzień mamy po 2 spotkania takie związane właśnie z tym, jak rozwijać platformę, co zmienić, co reagować na bieżąco. No i jakby to wszystkie takie głosy są bardzo, bardzo mile widziane. No i może właśnie na podstawie tego, co przeczytamy w komentarzach, dowiemy się, co będzie na GameFoundzie niebawem. Pozwól, że jeszcze na koniec dosłownie 2 słowa na temat tego, jak działa GameFound od strony twórcy, czyli co trzeba zrobić, aby utworzyć swoją kampanię na platformie GameFound. To jest bardzo proste akurat, bo wystarczy wejść na stronę główną GameFounda i tam jest w paru miejscach na dole strony takie hasło Become a Creator. I jak się tylko kliknie to Become a Creator, to w kilku prostych krokach możesz założyć swoje konto. I jak właśnie, zwłaszcza dla początkujących twórców, którzy chcieliby sprawdzić swój pomysł, czy on w ogóle ma sens, czy ludziom się podoba, to tutaj bardzo polecam naszą też funkcję, którą zrobiliśmy pod tym kątem, czyli całą fazę preview przez Upcoming, czyli te nadchodzące projekty, które u nas mają całą osobną, jakby no, można sobie wyfiltrować wszystkie projekty, które tam w tym momencie w tej fazie mamy chyba 154 czy coś takiego, projekty, które nadchodzą. I tam po pierwsze twórcy mogą przede wszystkim opublikować co chcą, tam mogą zrobić tak skomplikowaną stronę tego preview jak strona kampanii, czyli mogą tam dodać filmy, zdjęcia, mogą robić też update'y, mogą tworzyć sondy dla graczy. Oczywiście angażować się w komentarzach, do tego bardzo, bardzo mocno zachęcamy.
I na tej podstawie też trochę podjąć decyzję, co dalej, ponieważ takie postawienie takiej strony preview poza czasem nic nie kosztuje, a jednocześnie jak ktoś zobaczy, że no właściwie mój projekt ma 2000 właśnie followerów, no to chyba znaczy, że komuś się to podoba, że 2000 osób stwierdziło, że warto śledzić to, co ten twórca robi, no i to jest już sygnał jasny. Jeżeli się okaże w drugą stronę, że tych followerów jest 30 i to głównie rodzina tego twórcy, to może warto pomyśleć, co jest nie tak, i też oczywiście nawet pytać, bo to jest bardzo ważne, żeby właśnie pytać, szukać feedbacku od społeczności, promować swoją ideę. No i sprawdzić, czy ona faktycznie, czy tylko nam się wydaje, że jest dobra, czy ludzie to faktycznie kupują. Jeśli to kupują, w sensie tak kupują pomysł i są gotowi do tego ewentualnie, żeby wesprzeć, no to wówczas uważam, że bardzo warto właśnie zainwestować czas dalej. Te 154 projekty, o których ja mówię, to są też projekty, które są, my staramy się zawsze kontaktować z naszymi twórcami na platformie, żeby wiedzieć, co się mniej więcej dzieje, i my też pytamy ich, czy, zwłaszcza jeżeli ktoś na przykład przez, nie wiem, dłuższy czas się nie robi żadnych zmian na projekcie, nie robi update'ów, to pytamy, czy dalej chce wystartować. No i czasami się zdarzają sytuacje, że twórca mówi, nie, jednak zmieniłem zdanie, nie będę robił tej gry. No i wtedy oczywiście my taki projekt ze strony preview usuwamy. Także tych projektów też byłoby dużo więcej, gdyby nie to, ale no nie chcemy mieć takich właśnie projektów, które wiemy już na pewno, że twórcy stwierdzili, że nie chcą ich kontynuować. Maćku, bardzo serdecznie dziękuję Ci za tę rozmowę, za przybliżenie tych wszystkich kwestii. No i wiesz, tak się zastanawiam, czegoż Ci mogę życzyć, czegoż mogę życzyć Wam. No i skoro alfabetycznie, to może jak na A, to aplausu. Tak, to... No powiem, że trochę kontynuacji jak na K, to znaczy zeszły rok był dla nas absurdalnie wręcz udany. To znaczy platforma urosła ponad 100%, przebiliśmy sufity, mieliśmy największą na świecie kampanię crowdfundingową, jeśli chodzi o segment właśnie gier, czyli Nemezisa, który w ogóle jest największą kampanią gier planszowych z ostatnich 3 lat, więc no... Tylko jakby, żebyśmy podtrzymali ten trend pionowo w górę, to byśmy tego byśmy. No i dokładnie tego życzę, aby, słuchaj, zwielokrotniła się ta liczba wspierających, którą masz za sobą na ścianie. Raz jeszcze dzięki za rozmowę. Dzisiejszy wykład uważam za zamknięty. Moi drodzy, bardzo dziękuję Wam za Wasz czas i uwagę. Gdybyście mieli jakieś swoje spostrzeżenia, to sekcja komentarzy jest do Waszej dyspozycji. Czy może jesteście ciekawi, jak działa GameFound od strony twórcy, jak stworzyć swoje kampanie, czy w ogóle jak tworzy się gry planszowe? Może to jest tematyka, która Was nurtuje. Ogólnie bardzo zachęcam do tego, abyście w komentarzach właśnie wpisywali, jakie tematy sprawiają Wam kłopot, a ja spróbuję przygotować dla Was o tym wykład, przy czym zaznaczam, że tematykę będą wybierać moi patroni, a więc sama nie wiem do końca, co będzie w następnym odcinku, natomiast już teraz Was serdecznie na niego zapraszam. Ten wykład zamykamy, natomiast sesja się zbliża, tak więc proszę, drodzy studenci, się przygotować, najlepiej zostawiając mi tu dużo kciuków w górę. Mam nadzieję, że Wam się podobało i mam nadzieję, że widzimy się w następnym nagraniu. Tymczasem wszystkiego dobrego, trzymajcie się i do zobaczenia. Hej!